Już po raz czwarty, 24 maja, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Wielka Sowa wyruszyli szlakiem Bogdana Grabowskiego na najwyższy szczyt Gór Sowich. Po drodze, jak zwykle co roku, wszyscy starali się wspólnymi siłami oczyścić ten szlak. Po blisko dwugodzinnej wędrówce cała grupa zjawiła się na Wielkiej Sowie. Wieża wygląda tak, jak wygląda, proszę Państwa. Jeżeli nie zaangażujemy wszystkich sił społecznych, wszystkich ludzi dobrej woli, to w setną rocznicę będziemy niestety musieli patrzeć na tą wieżę w taki sposób, jak ona teraz wygląda. Nie chciałbym, aby właśnie w setną rocznicę my tutaj mieszkający musieli wstydzić się za to, że po 100 latach nie znalazł się nikt, kto doprowadzi do końca renowację tej wieży. Stowarzyszenie Wielka Sowa już kilka lat temu podjęło trud zorganizowania wszystkich tych, którym leży na sercu piękno Gór Sowich i piękno tej wieży, żeby znaleźć środki na jej restaurację. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Organizujemy imprezy, koncerty charytatywne i dzisiejszy zlot również jest jedną z części kampanii promocyjnej tej właśnie idei. Chcielibyśmy doprowadzić tą ideę i ten pomysł do końca. Jak co roku Stowarzyszenie Wielka Sowa przygotowało na zlocie wiele atrakcji. Niezastąpiona okazała się pani Bogusia Ludwikowska, która czuwała w sklepiku pod wiatą. Spotykamy się po raz czwarty na Wielkiej Sowie. Myślę, że będzie równie udanie jak ostatnim razem. Pogoda dopisała, ludzie widzę również dopisali, ekipa jest, humory są. Zapraszam wszystkich. Rower do wygrania, piękny, błękitny czeka. A prócz roweru? Prócz roweru mamy w zestawie. Uśmiech jeszcze jest pani bufetowej. Prócz roweru mamy piękne zestawy, koszulki, mamy kiełbaskę. Dla wtajemniczonych mamy orężatkę. Płyta jest wspaniała, pięknie nagrana. Piękna poezja, tylko na szczytny cel, na odbudowę naszej wspaniałej wieży, aby nam długo stała. Główny punkt zlotu to konkurencje sportowe, które co roku przeprowadza Stefan Saliński. Można było wziąć udział w konkurencjach takich jak przeciąganie liny, w której w tym roku wygrała drużyna stowarzyszenia w składzie Lech Nowak, Stefan Saliński i Tomasz Ligenza. Ale zanim do tego doszło, nieźle musieli się natrudzić. Próbowano również pobić dotychczasowy rekord w biegu na wieżę widokową, który do tej pory wynosił 24,45 sekundy. Niestety okazało się to nie takie proste i najlepszy wynik, jaki osiągnięto w tym roku, 24,66 sekundy, należy do Grzegorza Gremskiego. Za to został poprawiony wynik uzyskany przez panie. Dotychczasowy 31,81 sekundy w tym roku pobity został przez panią Monikę Rafałowicz, która pojawiła się na szczycie wieży w 28,66 sekundy. Wszyscy mieli wspaniałą zabawę, oglądając sztafetę polegającą na biegu w workach, piciu piwa, biegu dookoła wieży i dmuchaniu aż do pęknięcia balonów. Okazała się to konkurencja najbardziej widowiskowa, ale ocencie Państwo sami. Thank you.
Na szczycie zjawiło się wielu weteranów, nawet tacy, którzy po raz pierwszy na wieży Bismarcka stanęli już w 1946 roku. Nie zabrakło również Ryszarda Cieślika, ducha Gór Sowich, który przy swojej rzeźbie rozdawał zdjęcia ze swoimi dziełami. Dzierżoniowski historyk Tomasz Śnieżek podpisywał swoją najnowszą książkę o przepięknych zakątkach naszego terenu. Na zlot przybyło wielu rowerzystów, a wśród nich Jerzy Gonet, który jest tam chyba codziennie. W tym roku już byłem kilkadziesiąt razy, nie chwaląc się, na biegówkach nieraz codziennie, bo była znakomita pogoda. A tak z kolegami, przepraszam, byłem wczoraj i przedwczoraj. Co pan sądzi o tym obiekcie, jakim jest wieża? No szkoda, że wygląda tak, jak wygląda. To znaczy, ja myślę, że już jest ostatni dzwonek, żeby to uratować jeszcze przed już całkowitym zniszczeniem. Przepiękny widok z wieży się rozpościera, także ratujmy to, co się jeszcze da uratować. Główną nagrodą ufundowaną jak co roku przez Stowarzyszenie Wielka Sowa był rower górski, który wylosował pan Wiesław Sobota z Bielawy. Stowarzyszenie dla wszystkich przygotowało pamiątkowe podkoszulki oraz kiełbaski na ognisko ufundowane przez miłośnika naszych gór, pana Jerzego Gawryckiego. Przepyszne bułeczki podarował pan Zbigniew Dragan, a w napoje zaopatrzyła nas hurtownia Piast z Dzierżoniowa, za co wszystkim serdecznie dziękujemy. Podczas zlotu stowarzyszenie zebrało kwotę blisko 1000 zł, która w całości zostanie przeznaczona na rzecz remontu wieży widokowej. Miejmy nadzieję, że w 2006 roku, w setną rocznicę wybudowania tej przepięknej wieży, z dumą spojrzymy na panoramę Sudetów już z wyremontowanego punktu widokowego. Kto nie był, niech żałuje, a my zapraszamy za rok.